Tydzień upłynął wybitnie pod szyldem nowych początków. 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny i również tego dnia swoją pracę na stanowisku dyrektora Kaliskiej Filharmonii rozpoczął Ruben Silva. W tle tych wydarzeń przegląd prasy, w którym czytamy o proteście rolników, a także rankingu wielkopolskich porodówek. Jak w tej klasyfikacji plasuje się Kaliski Okrąglak? Czym żyje Kalisz ostatnich 7 dni? Zaczynajmy! W Ziemi Kaliskiej czytamy m.in. o rankingu wielkopolskich porodówek, a w życiu Kalisza o proteście rolników. Co jeszcze iskrzy w Kaliszu w tym tygodniu? Redakcja Ziemi Kaliskiej, opierając się na analizie wielkopolskiego oddziału NFZ-u, sprawdziła, które porodówki w województwie są najpopularniejsze i jak wypada w tym zestawieniu Kalisz. Od 2016 roku do chwili obecnej w Wielkopolsce odebrano 200 tysięcy porodów ze średnią 30-40 tysięcy rocznie. Warto wspomnieć, że średnia roczna wciąż spada i według aktualnej tendencji ten rok nie będzie wyjątkiem. Miesiącem z najniższą liczbą porodów pozostaje wciąż grudzień. Na szczycie listy szpitali znajduje się ginekologiczno-położniczy szpital w Poznaniu. Oprócz niego w najlepszej ósemce znalazły się jeszcze trzy inne placówki ze stolicy Wielkopolski, a także szpitale w Lesznie, Koninie, Pleszewie i Ostrowie Wielkopolskim. Na szczególną uwagę zasługuje szpital ostrowski, który względem roku 2020 przeniósł się o jedno miejsce wyżej i zajmuje trzecie miejsce. Kaliski Szpital znajduje się na miejscu 10 z 445 porodami i jest to stan na czerwiec tego roku. Do najlepszej ósemki ujętej w analizie brakuje około 100 porodów, a do miejsca pierwszego prawie 3000. W środowym życiu Kalisza pojawił się artykuł na temat protestów rolników, w ramach którego 50 ciągników blokowało drogę krajową nr 25 od miejscowości Ociąż do Ostrowa Wielkopolskiego. Protest miał być wyrazem sprzeciwu rolników i działaczy agrounii wobec polityki rządu. W materiale redakcji czytamy m.in., że według oceny rolników już niedługo możemy nie zjeść polskich owoców czy warzyw. W wypowiedzi dla Życia Kalisza Karol Frąszczak, czyli koordynator agrounii, podkreślał, że mimo przypominania władzy problemów polskiej wsi, ta jest głucha na ich postulaty i problemy. Rolnicy mówią o nieopłacalności produkcji rolnej w Polsce, zalewie żywności z zachodu czy dużym wzroście cen środków ochrony roślin. Wśród zarzutów pojawia się również kwestia braku odzewu ze strony rządzących. Rolnicy twierdzą, że mimo zaproszeń nikt nie chce się z nimi spotkać. Działacze agrounii wystosowali także 21 postulatów do rządu. Na liście znajduje się m.in. zakaz wprowadzenia jakichkolwiek ustaw ograniczających produkcję rolną, czy wymóg co najmniej 70% polskiej żywności w sklepach wielkopowierzchniowych. Prezydent Krystian Kinastowski powierzył z dniem 1 września stanowiska dyrektorów w 14 przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych miasta Kalisza. 8 z nich pokierują te same osoby, które do tej pory sprawowały funkcję dyrektora. Wśród wspomnianych placówek jest m.in. publiczne przedszkole nr 1 i 20, zespół szkolno-przedszkolny nr 2, czy szkoła podstawowa nr 12 imienia księcia Bolesława Pobożnego. Wśród nowych dyrektorów jest m.in. Elżbieta Szefer, publiczne przedszkole nr 19 z oddziałami integracyjnymi, czy Małgorzata Waszczyńska, szkoła podstawowa nr 7 imienia Adama Mickiewicza w Kaliszu. Jak mówił w trakcie spotkania prezydent, gratuluję powierzenia stanowiska dyrektora. Przed państwem liczne wyzwania związane m.in. z czasem pandemii. Życzę wszystkim powodzenia w realizacji planów i zamierzeń, wytrwałości, a także jak najlepszych osiągnięć w kierowaniu placówką. Również od 1 września największą instytucją kultury miasta kieruje Ruben Silva, polski dyrygent boliwijskiego pochodzenia. Przez 10 miesięcy od 3 listopada 2020 roku obowiązki dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Kaliskiej pełnił Paweł Kotla. Ustępujący dyrektor zaznaczył, że w trakcie jego opieki nad Filharmonią udało się dokonać inwestycji, podnieść majątek instytucji o 300 tysięcy złotych, zakupić nowe smyczki, futerały i pozyskać środki z Ministerstwa Kultury. Ruben Silva karierę rozpoczął w Boliwii, debiutując z Narodową Orkiestrą Symfoniczną. Był założycielem Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej w roku 1975, a od 1978 jako stypendysta polskiego rządu studiował w Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie profesora Stanisława Wisłockiego. Uczestniczył w wielu międzynarodowych konkursach dyrygenckich, zdobywając nagrody. W 2012 roku za całokształt osiągnięć artystycznych otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Nowy dyrektor zapowiada różne rodzaje muzyki, nie tylko poważnej. Ruben Silva zamierza położyć nacisk na polskich kompozytorów i kultywować każdy rodzaj dobrej muzyki. Realizację własnych planów koncertowych rozpocznie od stycznia. Do grudnia w Filharmonii Kaliskiej będzie obowiązywał ustalony wcześniej repertuar. Po uzyskaniu zgody na budowę oraz przekazaniu terenu właścicielowi ruszyły pierwsze prace polegające na przygotowaniu powierzchni pod budowę nowej instalacji fermentacji w zakładzie utylizacji odpadów w Orlim Stawie. Usunięto krzewy oraz zachowano glebę nadającą się pod uprawę. Kolejny etap prac będzie miał na celu wykonanie wykopów potrzebnych pod fundamenty, warstwy pokładowe i nasypy budowlane. Budowa ma potrwać do października 2023 roku. Inwestycja wynosi prawie 145 milionów złotych, natomiast dofinansowanie z Unii Europejskiej to blisko 80 milionów złotych. KKS Kalisz z kolejnym zwycięstwem na koncie, tym razem w wyjazdowym spotkaniu w Pruszkowie. Sytuacji bramkowych w meczu nie brakowało, ale jedyna i decydująca o wyniku bramka padła już w 11 minucie po strzale Mateusza Gawlika. Najlepszą sytuację na wyrównanie z niczym miał tuż przed przerwą, piłka została jednak wybita z linii bramkowej.
Na duże uznanie zasłużył Maciej Krakowiak. Bramkarz KKS-u wielokrotnie ratował zespół przed utratą bramki, a co za tym idzie i punktów. Do ostatniego gwizdka obie drużyny miały jeszcze sporo okazji do umieszczenia piłki w siatce, zwłaszcza gdy Znicz w końcówce atakował już całą drużyną. Aktualnie kaliski klub zajmuje trzecie miejsce w lidze, tracąc do Stali Rzeszów i Ruchu Chorzów odpowiednio 6 punktów oraz 2 punkty. Już za tydzień szlagierowe spotkanie z Ruchem Chorzów na stadionie miejskim w Kaliszu. Na zakończenie tego pierwszego we wrześniu podcastu zachęcam do zajrzenia na naszą stronę, gdzie można znaleźć m.in. artykuł Marcina Gawrona podsumowujący poprzedni miesiąc pod kątem inwestycji w mieście. Polecam również poniedziałkową analizę Macieja Letkiewicza, w której autor ocenia, jak i na ile Nowy Ład może wpłynąć na nasze miasto. Gorąco zachęcam również do śledzenia i subskrybowania naszych kont w social mediach. Tam m.in. pytanie i co szkółka w sądzie dotyczącej nowego roku szkolnego, a także już trzeci wywiad w ramach Bez Cienia Fikcji, tym razem z Tadeuszem Skarżyńskim. Jako że jesteśmy już mniej niż tydzień od plenerowego festiwalu drugich dni Księstwa Kaliskiego, to zapraszam do udziału w tej imprezie. Nie zabraknie walk rycerzy, występów artystycznych czy stoisk w klimatach wieków dawnych. Udanej niedzieli i z niecierpliwością czekając na sobotni festiwal. Do usłyszenia za tydzień.